to moving closer. Is the time for all to settle down, leave their worries all behind, take it slowly and unwind, and bring the peace back to a torn and shattered world. Dzień dobry kochani, witam was w kolejnym dniu. Mamy 6:53 rano i biorę się za przygotowanie bigosu. Mówiłam wam, że będę robiła po kolei na termomiksie rzeczy, więc zaczynamy. Mam nadzieję do 8:40 się wyrobić. Pokazuję czas, godzinę 30, więc liczę na to, że się wyrobię. Także rozpoczynamy. Już wam zaraz powiem, co będziemy potrzebowali do tego bigosu. No i tu mamy, że jest to bigos na 8 porcji. Całkowity czas godzina 30, 25 minut czas przygotowania. 400 g kapusty kiszonej odsączonej, 400 g białej kapusty pokrojonej w 5-centymetrową kostkę, 100 g cebuli przekrojonej na pół, 50 g marchewki pokrojonej w kawałki, 40 g korzenia pietruszki, ja pietruszki nie mam, selera również nie mam, 40 g selera, 30 g oleju rzepakowego, 800 g wody, 1 łyżeczka koncentratu z termomiksa albo kostka, 45 g koncentratu pomidorowego, 35-40 g śliwek suszonych, 10-20 g grzybów suszonych. Tego nie mam, miałam wczoraj wziąć od mamy, zapomniałam, więc zrobimy bez grzybów. 4 ziele angielskie, 2 liście laurowe, 2 owoce jałowca, 200 g mięsa wieprzowego. Ja tego mięsa nie mam, ale mam inne takie, więc dodam inne. Tam jest kurczak i kaczka. I to jest mięso z zupy, które zamroziłam. 200 g kiełbasy, albo dodam 400 g w sumie kiełbasy. Nie będę tam tego mięsa dodawała. 200 g boczku, sól do smaku, pieprz mielony do smaku, kminek, kolendra, biała gorczyca, czosnek granulowany, lubczyk i ostra papryka. No i tu już mamy kalorykę, jaka wychodzi nam na jedną porcję. No dobra, i na początek mamy 400 g kapusty kiszonej, odsączonej z zalewy, odważyć w koszyczku, więc odważamy, zaraz zobaczymy, ile my tu mamy, czy tu będzie 400 g, czy jeszcze muszę coś odsączyć, ale już widzę, że chyba muszę coś jeszcze odsączyć. Nie, wystarczy. Mamy 400 g, ok. Robimy dalej. Zjąć koszyczek, przepłukać kapustę pod zimną wodą bieżącą. Dokładnie odcisnąć i pokroić na 3-4 cm kawałki, więc tak też robię. Kapusty białej pokroić w 5-centymetrową kostkę i wrzucamy tutaj. Gramów białej kapusty pokrojonej w kostkę. Do naczynia miksującego przełożyć pozostałe 200 gramów pokrojonego w kostkę. Czyli znowu mamy 200 gramów. I wanna kiss you before the sun goes down. It's what you're doing, making me feel like I'm falling. Przełożyć do naczynia z rozdrobnioną wcześniej kapustą, czyli po prostu, żeby lepiej nam zmiksowało, to drugie 200 g też było na dwie pary, na dwie tury po prostu było rozłożone. Wysławić się nie mogę, przepraszam was, ale to jest dla mnie za wcześna godzina na nagrywanie takich filmów. Ale no niestety, życie mnie goni. Nie mamy czasu. Ok. Dalej. 100 g cebuli pokrojonej na pół włożyć do naczynia miksującego. Dalej,
50 gramów marchewki pokrojonej na kawałki. Oczywiście, jak mowa o marchewce, już Azji oddech czuje na swoich piętach. Ona już tu stoi, bo jakby to było inaczej, czeka na swoją marchewkę. Pietruszki nie mamy, selera nie mamy, 30 g oleju rzepakowego. I zakładamy miarkę. 3 sekundy rozdrabianie. Zgarnąć kopystką. Zamiast miarki na pokrywkę nałożyć koszyczek. I teraz mamy 6 minut gotowanie 180 stopni. Kolejnym krokiem to jest dodać opłukaną kapustę kiszoną. Więc dodajemy. Dalej 800 g wody. Jedną łyżeczkę koncentratu albo kostkę bulionową. 45 g koncentratu pomidorowego. Gramów śliwek suszonych. Suszonych grzybów, tego nie mam. 4 ziele angielskie. Dwa liście laurowe. Dwa owoce jałowca rozgniecione, tego nie mam. Nałożyć dolną część przystawki Varoma. Mięsa wieprzowego tutaj trzeba było dać pokrojonego w 2-centymetrową kostkę i 200 g kiełbasy, ja daję 400 g kiełbasy. 200 g boczku bez skóry i kości pokrojonego w kostkę około 1 cm, więc jeszcze mi zostało pokroić to. Przykrywamy nakładką. I 30 minut. No i już nam Varoma daje znać, że jest zakończony ten etap. Więc teraz zdjąć przystawkę. Ok. Dalej, ale pachnie
Do naczynia dodać rozdrobnioną białą kapustę, więc dodajemy. Sól do smaku. Sól do smaku. Pieprz czarny mielony do smaku. Gdzie my mamy pieprz? Pieprz mamy też tu. Okej. Pół łyżeczku kminku. Ja nienawidzę kminku, więc go nie dodaję. Kolendry też chyba nie mam mielonej. Zaraz zobaczę. Jedną płaską łyżeczkę czosnku granulowanego. Jedną łyżeczkę lubczyku suszonego. Powiem Wam, że mam taką przyprawę do bigosu i chyba jej po prostu dodam. I tyle, bo wielu widzę przypraw nie mam, więc tak dodamy. Sypniemy tego pół opakowania i nałożyć prawą przystawkę w aromę i lecimy dalej. I kolejne 30 minut. A ja już w międzyczasie, jak się bigos robił, nastawiłam jajka, żeby zrobić sobie pastę z tuńczyka i z jajka. Ogarnęłam ogólnie blat, pozmywałam ręcznie tutaj część rzeczy, patelnie, niektóre talerze. Nastawiłam zmywarkę, część rzeczy jeszcze jest w zlewie, ale to już pójdzie do zmywarki. Przemyłam rzodkiewkę, którą wczoraj kupiłam, bo wyciągnęłam sobie serek wiejski, więc będę zabierała zaraz do pracy. Znaczy do pracy, na rehabilitację, bo jadę dzisiaj też na paznokcie. Już powiem Wam, te są długie, strasznie nimi zahaczam, a to już jest termin, na który byłam umówiona. Mamy godzinę 8, mam jeszcze 40 minut do wyjścia, więc to się ma jeszcze 26 minut gotować i rzekomo bigos ma być gotowy, więc zobaczymy. Jestem bardzo ciekawa, jak on będzie smakował, chociaż też tutaj w tych propozycjach jest napisane, żeby ten bigos najlepiej, żeby on wystygł i on dopiero najlepiej smakuje, jak jest podgrzewany. Więc zobaczymy, czy to faktycznie będzie takie pyszne. I co jeszcze? Właśnie, w ogóle nie wiem, jak u Was, u nas dzisiaj w nocy. Wczoraj już w sumie wieczorem, jak ja wracałam z zakupów i od rodziców, to było już u nas minus 17 stopni. Na szczęście samochód stoi w garażu, więc mogę sobie, wiecie, wjechać i wyjechać tak bez problemu, ale obawiam się, że jeżeli chodzi o moje dzisiejsze, później wyjazd z... skupić się nie mogę. Jeżeli chodzi o mój dzisiejszy wyjazd później z rehabilitacji, to pewnie mi jakieś skrobanie jeszcze czeka. Zaraz porozsłaniam wszystkie rolety, bo rano jest za ciemno, żeby nagrywać bez światła, a ja nie lubię zapalać światła i mieć poodkrywanych wszystkich rolet. Bo tu wiecie, to jest jak na ulicy, jakbym okien nie miała, ani ścian w domu. Widać wszystko, dlatego że mamy na przestrzał jedno okno i drugie okno. Więc zaraz skończę gotować i porozsłaniam wszystko i Azji zrobię okno na świat. Dobra, już nam się skończyło. Zawartość naczynia miksującego dolnej części przystawki przełożyć do garnka. Wszystko dokładnie wymieszać kopystką. U mnie to nie będzie garnek, tylko będzie to miska. Zaraz zobaczymy, jak to wszystko wygląda. O, chyba będzie za mała miska, powiem Wam szczerze, bo widzę, że tego jest całkiem sporo. Więc weźmiemy dużo większą miskę. I wanna kiss you before the sun goes down.
Wyszło tego tyle. To jest naprawdę duża miska. Zobaczcie, moja dłoń. Miska jest ogromna, więc wyszło tego naprawdę sporo. No i zobaczymy. Dam Wam znać później, w dalszej części vloga, jak to smakuje. Chociaż żałuję, że tej kiełbasy sobie nie podsmażyłam na patelni i tym bardziej tego boczku. Bo ten boczek ani się nie wytopił i jest taki tłustawy, więc nie wiem, czy nie będzie mnie drażnił w tym bigosie, ale nic, damy mu wystygnąć, przejść i zobaczymy później, jak podgrzeje, jaki on będzie w smaku. No i jak to powinno się powiedzieć, cięcie, scena numer 3. Nagrałam pewien fragment, który przesłuchałam i stwierdziłam, że go nie opublikuję, bo mówię tam o 5 rzeczach. To był fragment po wyjeździe z już od kosmetyczki, z rehabilitacji na powrocie i stwierdziłam, że nie, tam po prostu mówiłam o wszystkim i o niczym, o wszystkim naraz chciałam powiedzieć i były 4 myśli, żadnej nie dokończyłam, przeskakiwałam chaotycznie z myśli na myśl, więc stwierdziłam, dobra, kasujemy, nagrywam jeszcze raz to, o co mi chodzi, ale zobaczcie już, ile bigosu mi zostało. Tyle zostało i powiem Wam, bigos wyszedł bardzo, bardzo dobry. Jest lekko pikantny, ale na przyszłość na pewno bym boczek podsmażyła sobie i kiełbaskę bym delikatnie podsmażyła, ale on nawet na zimno jest dobry. Moim zdaniem na pewno warty powielania, czyli dorzucacie wszystkie te same składniki i gotujecie, tylko wiadomo, no, trzeba posiekać, jeżeli nie korzystacie z Thermomixa, Lidlomixa, Hofenmixa czy innego miksa, to trzeba sobie posiekać. Ale wiecie mniej więcej, jakie proporcje i jakie składniki, więc warto na pewno zrobić. A do czego moja myśl dążyła w samochodzie? Zaczęłam od tego, że takie już mam paznokietki. Są takie malinowe, czerwone, wpadające w malinę, lekko w neon. Stwierdziłam, że idę w coś naturalnego, tym bardziej, że ja nie miałam dzisiaj czasu siedzieć i wymyślać. Chciałam zaskoczyć moją kosmetyczkę, bo ostatnio jak jej pokazałam sweterki, reniferki i świat ciasteczka, to po prostu zdębiała. Stwierdziła, że musiałaby jeszcze 2 klientki odwołać, żeby mi te paznokcie zrobić. A jak będę miała taką fantazję na przyszłość, to żebym dała je znać, to ona mi po prostu zarezerwuje inaczej termin. Żeby się wyrobiła i żeby klientka kolejna po prostu nie czekała. No i zaczęłam się śmiać i dzisiaj naprawdę miałam ochotę jej powiedzieć, jak się zapytała, co dzisiaj robimy. Klasyczny tekst kosmetyczek, miałam jej powiedzieć, no jak to dzień babci i dziadka się zbliża, więc babci i dziadka rysujemy. Ale nie miałam dzisiaj nawet czasu na takie przekomarzania, bo dosyć późno pojechałam, później musiałam bardzo szybko tą rehabilitację nadganiać, a jeszcze pod szpitalem utknęłam na parkingu. Po prostu dzisiaj był tak zawalony parking, tyle ludzi postawało na zakazach, że się zrobiła droga jednokierunkowa i w ogóle w pewnym momencie się wszystko zablokowało, nie miały jak wjechać karetki, wyjechać. No była tam po prostu masakra. Mandatów dzisiaj tyle posypali, powstawiali na dużo słupków, ale to już powstawiali jakiś czas temu. I są na słupkach przywieszone karteczki, zakaz parkowania, grozi odholowaniem. Dalej ludzie stają i parkują, nie rozumieją, że droga przeciwpożarowa, że jakby miała przyjechać tamtędy karetka na sygnale albo straż pożarna, bo coś by się gdzieś paliło, tam nawet samochody nie miały jak cofnąć, bo stał sznur samochodów taki naprawdę jeden za drugim i nie było jak się wycofać. Ja po prostu byłam w szoku i prawie godzinę czasu szukałam parkingu. Próbowałam się przedostać z jednego miejsca w drugie. No masakra, no wpadłam po prostu, ja już w ogóle stwierdziłam, że dojadę do samego końca, zawrócę tam i jadę do bramy wyjazdowej, nie pójdę dzisiaj na tą rehabilitację, bo już mi przepadł jeden zabieg, już wiedziałam, że na tą godzinę nie dojadę i stwierdziłam, że jak mi przepadnie rehabilitacja indywidualna z fizjoterapeutą, no to już dalej nie będę szła, bo tam już by mi zostały prądy i coś tam, więc mówię nie, to już po prostu szkoda mojego czasu, bo już godzinę straciłam szukając parkingu. No i pojechałam właśnie tam na koniec, żeby zakręcić i się okazało, że akurat jakieś auto wyjechało i mogłam sobie spokojnie zaparkować pod samymi drzwiami wejściowymi od tej strony, od której ja wchodzę. Więc udało mi się i wpadłam tylko na baseny, powiedziałam paniom, żeby dały mi tylko kartę, później przyjdę, żeby wszystko pouzupełniały.
bo już mi się zaczynają zajęcia indywidualne, a nie wiedziałam, czy fizjoterapeuta na mnie poczeka. I po prostu, wiecie, w locie dosłownie rzuciłam torbę, wpadłam na salę, no i jeszcze pan na mnie czekał, także no, od razu mówi należankę i idziemy się rehabilitować. No i tak, wróciłam ogólnie, zajechałam do TK Maxa. Po drodze w ogóle jeszcze zanim wyjechałam od kosmetyczki, dojechałam do szpitala, to skończyło mi się paliwo. Już mi zaczęło dławić samochód. No mówię, kurde, muszę się zawrócić, więc wjechałam na IKE, obróciłam tam obwodnicą, zjechałam w przeciwnym kierunku od szpitala, bo nie wiedziałam, czy ja tam po drodze mam jakiś CPN, czy ja tam w ogóle dojadę, bo mi się auto zaczęło już dławić. Myślałam, że na powrocie po prostu zatankuję, więc musiałam się cofnąć na Orlen, zatankować samochód i dopiero pojechać na szpital. Także no dzisiaj bardzo zakręcony dzień. Ale sumarycznie skończyło się na tym, że później pojechałam do, mówiłam wam tam w tamtym urywku usuniętym, że pojechałam do TK Maxa i do Half Price'a, chciałam zobaczyć co tam jest, ale powiem wam, przeleciałam o tako, jeden sklep, drugi sklep, nic nie było, weszłam do Pepco, w Pepco bardzo fajne rzeczy się pojawiają, ale dopiero był przegląd nowości, więc poczekam aż zniknie całkowicie te Boże Narodzenie, bo jest go w każdym sklepie, jeszcze takie... Wiecie, końcówki, w Half Price są, w TK Maxie jest cała ściana takich różności, przeróżności. Dzisiaj pani w ogóle w TK Maxie przeceniała, od przecen robiła, czyli pogłębiona wyprzedaż na różne jakieś tam szaliki, nie szaliki, takie prezentowe opakowania. Fajne ceny naklejała, ale ja takiego asortymentu nie używam, nikt u mnie w rodzinie nie chodzi w takich rzeczach, a ci co chodzą to mają już tego o tyle, bo dostają na różne okazje. Więc nie stałam i... O, mąż właśnie dojechał do paczkomatu, czyli zaraz będzie w domu. Nie stałam i nie zabierałam. Nie czekałam aż pani, bo pani metkowała całą ścianę, obniżała i już niewiele zostało, ale widziałam, że stoi jeszcze jedna pani, która podnosiła prawie każdą rzecz i sprawdzała po tej pani, więc stwierdziłam, nie będę tam stała, bo w sumie niczego stamtąd nie potrzebowałam. I wyleciałam. Poszłam tylko zobaczyć po prostu, czy jakieś buty może fajne są na wiosnę, bo powiem wam, że ja chyba mimo wszystko już czekam na tą wiosnę. Wygasła u mnie ta chęć, prysnął czar Bożego Narodzenia, dosłownie. Już teraz jestem tego święcie przekonana, że wręcz jak wchodzę do sklepu i widzę te dekoracje bożonarodzeniowe, to wręcz mnie to drażni, że to jeszcze na półkach jest. I weszłam dzisiaj do domu i też mnie drażni, że mam światełka, że są dekoracje. Chyba jest po prostu za dużo wszystkiego i muszę to... po prostu ściągnąć, więc na pewno w sobotę będę rozbierała wszystko. Ksiądz wyjdzie i chowam wszystko. Mam nadzieję, że do soboty w ogóle przetrwam, ale chyba nie będę miała wyboru, bo jutro u mnie jest środa. Wy jak to oglądacie? To ja jadę po rehabilitacji od razu na depilację. Jutro mam pierwszą depilację, pierwszą konsultację i od razu zabieg, więc jestem bardzo ciekawa. No i nie ukrywam, że trochę zestresowana. Ale wiem, że to jest dobra decyzja, mam tylko nadzieję, że będą efekty, bo no to różnie bywa. Ja wzięłam 3 strefy, więc zobaczymy jak to będzie. A zaraz się przeniesiemy do pokoju i jeszcze pogadamy na temat świąt wielkanocnych. 3 godziny później, a dlaczego świąt wielkanocnych? Dlatego, że ostatnio wam wspominałam o tym, że w Action pojawiły się już święta wielkanocne. Dzisiaj jak byłam w Action, miałam coś nagrać, ale było dzisiaj bardzo dużo ludzi, więc stwierdziłam, że to nie jest dobry moment na nagrywki. No i tak stałam i słuchałam komentarzy, słuchajcie, osób, gdzie jedna pani mówi tak, no jeszcze i stąd wyciągnęłam właśnie takie wnioski, między innymi stąd. No i jedna z pań mówi, no tak, jeszcze ksiądz po kolędzie nie przeszedł, a już króliki stoją na półkach. Druga pani do niej mówi, no ale słuchaj, jak teraz nie kupisz, to później nie będzie. A, potrzebne to. No i tak siedzę i się zastanawiam. No i faktycznie, słuchajcie, u mnie też się takie komentarze pojawiały pod ostatnim filmem z Action, tylko to był film z Bożym Narodzeniem. Ja ten film nagrałam jakoś, nie wiem, końcówka września, początek października, to było jeszcze długo, długo przed świętami. I też miałam podobne komentarze. Po co to teraz nagrywać? Do świąt jeszcze kawał czasu. Pocieszmy się jesienią. Była piękna, złota jesień. Naprawdę było ciepło, słonecznie, a ja nagrywałam świąteczne dekoracje. Mnóstwo osób napisało, że
przez to, że influencerzy to nagrywają, to właśnie jest to na półkach i przyspieszamy święta. Nie będę tego komentować, bo taki komentarz wydał mi się co najmniej dziwny w ogóle, że ktoś tak mógł pomyśleć, że influencerzy mają wpływ na to, co jest na półkach w sklepach. Słuchajcie, jak nie możemy czegoś zwalczyć, to trzeba to po prostu zaakceptować. No, takie są nasze realia. Jeżeli pokazuje się ten towar, teraz na przykład wróćmy do Bożego Narodzenia. Pojawiło się ono pod koniec września, początek października, w niektórych sklepach już w sierpniu. Kalendarze adwentowe tak samo. No i ja dostałam nauczkę, że czekałam na kalendarz adwentowy, bo nie kupiłam tego, co chciałam. Ten z Knajpa jak najbardziej chciałam, ale chciałam jeszcze kalendarz z Douglasa. Zwlekałam. Pani mi proponowała nawet w jednym sklepie, bo jak wchodziłam, to powiedziała, że to jest zeszłoroczny, ale tegoroczny ma na magazynie i może mi przynieść. A ja powiedziałam, że nie poczekam. I to był mój błąd. Tak jak niektóre osoby właśnie czekały, zamiast kupić coś w październiku, bo im się spodobało, to czekały do grudnia. No i w grudniu na 100% tego nie kupiły. Dlatego, że ja jak nagrywałam ten film z Action, który mimo wszystko, mimo tylu komentarzy, że te nagrywanie wcześniej tych przeglądów półek świątecznych jest bezsensowne, film ma wyświetlenia w granicach 64 tysięcy. To jest ogromna ilość wyświetleń. Ja byłam w totalnym szoku, jak zobaczyłam to w grudniu, jak zrobiłam sobie statystyki z 90 dni, że ten film ma takie wyświetlenia. To dla mnie to było naprawdę coś nie do uwierzenia, że tak się może oglądać przegląd półek. No i teraz nasuwają się wnioski. Dla jednych jest to śmieszne, a widać, że wiele osób z tego skorzystało. Dlatego, że przeglądając ten przegląd, ja już widziałam, że w grudniu połowę tych rzeczy, większa połowa, 3/4 rzeczy nie było dostępne. Więc wiadomo, każdy ma swój wybór. Może kupować, może nie kupować, ale jeżeli ma zamiar kupić, nie zwlekałabym, że nie wiem, mamy styczeń, to ja nie będę teraz się zajmę dniem babci i dziadka, później będę myśleć o walentynkach, a dopiero później się będę zastanawiała nad świętami, bo jak przyjdzie czas do zastanowienia się, to już niestety niczego z tego świątecznego nie będzie, albo będą takie rzeczy, jakie są teraz. Niedobitki, niedopary, tu urwane, tam pęknięte, tam szurnięte, albo jakieś pojedyncze sztuki, nic się nie da, wiecie, skompletować, ułożyć. No tak to teraz jest. Co z tego, że mamy minus 70% w sklepach wyprzedaży, minus 50, minus 70, dzisiaj nawet widziałam w Home & You. Jak po prostu jest dużo tego asortymentu, ale to są już takie rzeczy, które... No w Home & You nie, okej. Okay. W Home & You jest jeszcze sporo takich rzeczy, co można kupić i w parach i tak dalej. Jest dużo. Tam jest do minus 70%. Ale ogólnie większość sklepów typu, nie wiem, Pepco, Kik, TK Maxx to są pojedyncze rzeczy, pojedyncze sztuki, niedokompletowane, bombek się nie da kupić więcej i tak dalej. Więc można oczywiście czekać, żeby sobie zatrzymać i uparcie drążyć to, że będę kupować dopiero cokolwiek w marcu, jeżeli w ogóle coś będę kupować. A teraz to siedzieć i komentować, że po co to komu? Właśnie po to, żeby kupić to wcześniej. Właśnie po to. To nie jest tak, że to jest naganianie tego wszystkiego, bo no, ten towar jest i czy my go kupimy, czy nie kupimy, to on za rok i tak wyjdzie i pewnie wyjdzie wcześniej. Dobrze, że przynajmniej wchodzi on na półki po Nowym Roku, a nie jeszcze przed Sylwestrem. Bo w zeszłym roku jeden sklep chyba wielkanocne rzeczy jeszcze przed Bożym Narodzeniem zaczął wyrzucać. Ja króliki gdzieś widziałam w tym roku już, w tamtym roku jeszcze. Między świętami a Sylwestrem gdzieś w Pepco chyba jajka były wielkanocne, pojawiły się takie porcelanowe. Tak mi się wydaje. Ale nic więcej w Pepco na razie nie ma. No i wytypowałam, że są takie rzeczy w trzech sklepach, czyli Action, gdzie tego towaru jeszcze nie ma bardzo dużo, ale jest bardzo fajny. Są takie rzeczy już w Tedim i dzisiaj pani widziałam, że wypakowywała w Kiku. Więc ja, moi drodzy, myśląc tą samą myślą, którą nagrywałam poprzednie przeglądy, dla was w tym tygodniu ponagrywam takie przeglądy i w tym tygodniu je będziecie mieć na bieżąco. Wolę wam dać znać wcześniej, czy warto pojechać, czy sobie zobaczycie, jaki to jest asortyment. Nie każdy te sklepy ma, że tak powiem, pod nosem. Niektórzy muszą pojechać do innej miejscowości. No i teraz
jak zobaczą, że na przykład jest, nie wiem, jakiś ładny królik, jakieś jajko, jakaś ceramiczna, nie wiem, z rzeżuszką sztuczną choćby, jakaś skorupka i Wam się po prostu spodoba, będziecie wiedzieć, że można zajechać do konkretnego sklepu gdzieś tam, czy to Kik, czy Teddy, czy coś innego i po prostu już w tym momencie sobie kupić. Wiadomo, że święta to też jest czas wydatków, więc tłumaczę się na zasadzie, dlaczego uważam, że te filmy powinny się pojawiać w takim terminie, jak się pojawia towar na półkach. Dlaczego można kupić wcześniej i powinno się nawet kupić wcześniej? Po pierwsze, mamy bardzo duży wybór i możemy poprzebierać, powybrzydzać, powymyślać, pomyśleć, a jak nam się ewentualnie to w domu odmyśli, to zawsze można to zwrócić, bo macie do tego pełne prawo. Ale jest to też również w jakiś sposób, wiecie co, oszczędność, dlatego że, znaczy oszczędność, można po prostu nie odmawiając sobie pewnych rzeczy, te rzeczy mieć, ze względu na to, że jeżeli wszystko odkładamy na marzec, a święta są pod koniec marca i będziemy wydawać w marcu i na dekoracje i na, jeżeli takie robimy, ja mówię o tych osobach, które planują coś takiego zrobić albo chciałyby, ale wiedzą, że no marzec to jest taki miesiąc, gdzie trzeba będzie też wydać na święta, bo nie wiem, przyjeżdża rodzina, bo Wy gdzieś wyjeżdżacie i tak dalej. No i teraz warto na przykład kupić sobie w tym styczniu na przykład jakiegoś króliczka, czy jakiś wieniec, czy cokolwiek, jeżeli się kupuje. W lutym kupić jeszcze jedną rzecz i w marcu na przykład już nic nie kupować, tylko czekać na święta i po prostu kupować rzeczy związane stricte ze świętami, ze stołem świątecznym i tak dalej. Więc można w tym przypadku mieć ciastko i zjeść ciastko, tylko trzeba po prostu rozsądnie do tego podejść. Albo można coś poobserwować, przemyśleć, bo mamy na to czas. A jak teraz będziemy myśleć, że niczego teraz nie kupujemy, bo to jest styczeń, jeszcze ksiądz nie chodził po kolędzie wszędzie, jeszcze choinki stoją, bo dzisiaj też taki komentarz słyszałam, jak to, jajka na półkach, a choinka jeszcze w domu się świeci. Tak się panie dzisiaj śmiały. No, było dzisiaj kilka takich zabawnych komentarzy. Prawdziwych jak najbardziej, nie mówię, że nie. Ale z drugiej strony, jak na to popatrzeć, zaraz ten towar po prostu zniknie. Więc tą myślą od razu Wam mówię, że w kolejnych dniach zobaczycie przeglądy wielkanocne, na które Was już dzisiaj gorąco zapraszam. Mi to sprawi niesamowitą frajdę i będzie to podziękowaniem za mój wkład w pracę moją, a mam nadzieję, że Wam również sprawi to przyjemność i ułatwi podejmowanie decyzji, czy warto, czy nie warto iść do sklepu, czy może na przykład lepiej unikać sklepu, bo nie daj Boże się tam za dużo kupi i portfel będzie pusty, więc do tego sklepu wchodzić nie będziecie. To też jest jakiś cel tych filmów, żeby wiedzieć, żeby unikać, żeby nie kusiło. Tyle na dzisiaj. Trzymajcie się cieplutko. Bigos gorąco polecam i do zobaczenia w kolejnym filmie. Zapraszam Was serdecznie na najbliższe przeglądy wielkanocne. Pa!